Lucjan Babczyk. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale. Jest godzina trzecia, no to jedziemy. No to jedziemy. Co ta twoja gada? Tutaj coś nie gada. Już tam gada. Pan kierowca, pan pasażer. I jeszcze jedna. Jedziemy. Przed nami piękny wschód. O! Piękny wschód słońca przed nami. Jesteśmy w trasie. Mamy 107 km do autostrady A1. Długo mnie nie było, ale jestem. Tym filmem rozpoczynam prezentację cyklu związanego z moim majowym wypoczynkiem. Odwiedziłem Szwecję, gdzie łapałem szczupaki. Następnie wróciłem do Polski. Popływałem trochę po Bałtyku, poza Cybuckiej, łapaliśmy belony. Odwiedziłem kolegów na Kaszubach, tam łapaliśmy karpie, jesiotry. Zrobiliśmy sobie z buta wycieczkę po Helu. Odwiedziliśmy porty w Władysławowie, w Pucku i na Jastarni. I oczywiście wycieczki, Jastrzębia Góra i tym podobne. Piękna droga, piękna pogoda. Piękny słońce. Zapraszam. O, widać, nie wiem, drugi. Pracują. Widać słońce. Słoneczko widać. Piękna droga, piękna pogoda. Piękny wschód słońca. Słoneczko widać wschodzi. Jedziemy dalej. Nie? Jedziemy, jedziemy. No to wyłączę. Ten kawka jedziemy. Była, jedziemy. Którą wybieramy? Co, coś trafi. To nigdy nie było takie puste. Nie. Ja nie pamiętam takiego czegoś. Którą wybieramy? No od koloru do wyboru. Ta działa, trzecia, widać, że się zamknęła. Ktoś umrzał z przypłaceniem. A ten się, kurczę, wywinął tu przez ciągu linię. Czerwone, to co? Ciofa jeszcze. Zablokowany. I jeszcze ciofa. No, widocznie zgubił ten. Tiket? No, po co się wycofujać? Nie wiesz. A po szybę się... Ale wszyscy, bo wszędzie jest go. Nie, to widzę tylko go. To wjechał ten i ten też tam wjechał. Nie, no, tam nie wolno. Musisz mieć wykupione, jak to się nazywa? Nie, nie. Pojechali. Za mały
odległości po butach? No, bo tu blisko jestem barierę. Dzień dobry. O, to się nie zmieniło, co? 29,90, tak było. Dziękuję, widzenia. Jeszcze raz powiedział postać? Nie, już nie będzie. Jeszcze nie dwa razy. Hej, panie kolego, jedziemy czy nie jedziemy? Pokaż się pan, jedziemy czy nie jedziemy? Jedziemy, jedziemy. O, teraz na ten most musimy w lewo. To? Nie? 3 km, zjedź w prawo. Teraz jeszcze raz Wisła i potem prosto już jest Westerplatte. Prawie, że prosto. No Marko, rzeczywiście, bo tam jest... Jedź środkowym pasem, następnie za 2 km skorzystaj ze zjazdu po prawej stronie. Następnie jedź droga 89. Następnie trzymaj się lewego pasa. Zjedź w prawo. Następnie skręć w lewo na rozwidleniu. Skorzystaj ze zjazdu po prawej stronie. Następnie trzymaj się lewego pasa. Skręć w lewo na rozwidleniu. Za 100 metrów trzymaj się lewego pasa. Następnie jedź droga 89. Dobra, tak jedziemy dobrze. Trzymaj się lewego pasa. Potem będzie to rondo, co przez niego przejeżdża się przez Smartną Wisłę i w prawo. Nowy płot. Za 400 metrów trzymaj się prawego pasa. Następnie jedź droga 89. Tu jedź na ten prawy pas. Tu jest chyba to rondo już. Tak. Tu jest ten rondo, trzymaj się prawego pasa. Z tunelu, nie? No i tu już prosto. Tu już na pamięć jedziesz kolejowy. Przejazd kolejowy za 1,0 km. Za 1 km skręć w lewo. Następnie jedź droga 91. W lewo będzie chciał skręcić, bo to jest chyba już ten tutaj. Nie no, chyba czujesz to, nie? Tutaj dopiero. Jedź lewym pasem, następnie za 300 metrów skręć w lewo. Następnie jedź droga 91. I natychmiast skręć w lewo. Jesteśmy na miejscu. I teraz tak. Jest 13 grudnia 2021 roku. Szczęśliwie dojechaliśmy do terminalu promowego Westerplatte. O, koledzy już są. Jest już po godzinie 12. Jesteśmy po pobraniu wymazu. Czekamy na wynik. No bo niestety koronawirus robi swoje. Prom już też wrócił, jest rozładowywany, a my będziemy czekali na wynik, później idziemy na prom, będziemy płynęli aż czopaki. Będzie fajnie. Prom czeka, gotowy, za parę godzin odpływamy. Tak wygląda mina szczęśliwego człowieka, który ma negatywny wynik. No, zapłacił to ma. Zadowolony? No dobra. Znaczy, jeszcze nie przystaje. Żeby sprawiedliwości stało się zadość, to kręcimy również jak wypływamy. Czy załoga w postaci dwóch tutaj obecnych przede mną plus jeden kręcący, czy jest zadowolona z przebytej drogi celem wyjazdu?
Nie słyszę. Witek też uważa, że bardzo. Tak, godzina 18, wypływamy. Fali żadnej nie ma. Remont nabrzeża, jakby się kto pytał. Stamtąd żeśmy wystartowali i będziemy płynąć dalej. Wrota, jak się patrzy, ładnie zamocowane, szczelne. Wszystko gra i buczy. W razie czego, gdyby ktoś chciał szybciuteńko do domu, to miejsce do startu również jest. Faktycznie płyniemy, jak widać, bo przemieszcza się potężny dźwig. No i pomnik Westerplatte bohaterów w oddali. Jakieś grupki zwiedzających. Lucjan, jak przystało na zawodowca, pełna dokumentacja być musi. Co prawda go kiepsko widać przez tą maseczkę, no ale trudno. Kazano na promie również chodzić w maseczce. Piękna kawalkada holowników. Tytan, Taurus, Imo, Bubr, Ajax, Vega, Agis. A ten ostatni jak się nazywa? Ten pierwszy? Gdańsk? No niech będzie Gdańsk. Jeszcze ostatni rzut okiem na stary kapitanat. Budynek tam w oddali się buduje chyba nowy. Tu również place z samochodami, które czekają dalej chyba na oclenie i pojadą sobie później do nowych właścicieli. Widok na Gdańsk. Tam daleko, daleko Gdynia. A tu bliżej Lucjan. No, nareszcie płyniemy. Co prawda z rocznym opóźnieniem, ale płyniemy. Trochę jesteśmy zmęczeni, musieliśmy przejechać przez całą Polskę, aby trafić do Gdańska. Ale chwila drzemki i możemy kontynuować dalej podróż. W nocy śniły nam się szczupaki. Marzyliśmy jak najprędzej o spotkaniu z właścicielem Sterie. Już chcieliśmy być w Szwecji. Rano pobudka o 8, o 9 na śniadanko i jeszcze tylko parę godzin i będziemy na miejscu w Szwecji. Cześć. Dobry. Dobry. Rzut na taśmę. Zostało jeszcze coś? No jeszcze, ale zdążyliście. Fajno. Jak jest, to zostawisz? Tak, to sobie dobieracie. Karta. Ejo. Dziękuję. Napoje samodzielnie. To samo. Śniadanie, gotówka. O. Polskie 44. Dzięki. I smacznie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy jajeczniczkę, paróweczki albo naleśniczki. Jajeczniczka i paróweczkę. Jedną wystarczy. Proszę bardzo.
bardzo. Dziękuję. Masz jakieś miejsce, Romek? Nie. Ja wybiorę. Wybieramy takie rozrzuty, bo wszystko zajęte. Nie, zdezynfekowane, nie zarezerwowane. No to usiadamy. Możemy tu? Tak, wszędzie. Tam pisze tylko, że jest zdezynfekowane. Działa, Romeczku, widzisz? No bardzo, o jak ładnie. Ale czemu mi paznokcie u nóg chcesz pokazywać? Nie, on jest szerokokątny, to wszystko tu umie. No ale ty tu zaglądasz mi pod kieckę, za przeproszeniem. Tu jestem, halo, tu jestem, halo, tu jestem. No skurde, no. Jak się nie ustawię, to on mi tą kamerę przestawia. Dobrze. Smacznego. Proszę. Widać mnie tam? Ja włączyłem to. Masz obsługę. To wszystko musi kosztować. Oczywiście. Nie za szybko? Trochę tak. Właśnie tym nią masz. Miód. No chciałeś miód. Tak? Musisz sobie posmarować. Tak, tak. No nie, na drodze nie rób tego. Bo no, będziesz się kleił cały. Kleją się aplikacje. Skleją się. Chcę zobaczyć, co tam widać za oknem. Filmujesz morze? Nie, szybę, jaka brudna. No nie, ale nie zaparowano. Szybę, jaka brudna. Tak, takie urządzenie, nie wiem, czy jest takie urządzenie, żeby bez ingerencji człowieka dostroiło się, no bo okiem patrzysz, nie, okiem patrzysz i albo widzisz szybę, że jest brudna, albo widzisz obraz za szybą, pomimo tego, że ona jest brudna. Lubisz raki? Lubisz raki? Nie. A nie lubisz? A w ogóle owoce morza lubisz? Nie. W ogóle owoce morza. To słuchaj, nie kiwaj nosem, że jest niedobre. To trzeba jeść. A. To trzeba jeść. Wtedy dopiero mówić, że jest dobre albo niedobre. Na pewno słodka. Zupa z raków to jest słodka. Czemu? Tak uważasz? Raki są słodkie. Jadłeś? Jadłem kiedyś, jak były w rzece raki. No nie na surowo. Nie, to było, ale mięso słodkie. No czy jest takie, tak, takie delikatniutkie? Słodkie może nie, ale delikatniutkie. Ty wcześniej jadłeś pączka i po pączku miałeś brudne palce. Nie. I ten rak był słodki. Co nam zostało na talerzu? Na talerzu masz miodzik. Pół bułeczki z miodzikiem. Skórka do tego, co by ci się nie przykleiło. Ogóreczki. Wystarczy, czy jeszcze? Na klapane miodem na stolik. O, to nie moje. Ja tu obrabiałem. Chciałem powiedzieć, że tu taki jeden pan jadł. Idziemy na kawkę. Ja jeszcze kawkę wypiję. Gdzie idziesz za tą kawką? Ja cię będę śledził. Tak, są. Wystarczy pomidorka? Tak. Górka też?
Co ci, ogóreczek kole? Nie, czemu? No, ja bym dużo dalej. Ale... Pół do 11, pół do 12. Który ty masz czas? No to są pół do 12. Czas mam, nie wiem, taki jak na zegarku. Ja mam dwa. Warszawa taki, a tu lokalny tak. No popatrz. Ale chociaż data się zgadza. Czy... No ja. Chyba nie, nie. No patrz. Nie wiem, ale to ci, Lucjan ci już tłumaczył, że coś może z ustawieniami. No ale nie, nie dasz. Nic nie ustawiałem. Nie, 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 nie. No to tak było od tego. Ja mam 9.26 i... No to ja też mam 9.20 w Warszawie. Ale masz drugi również czas. No tak masz, a też mam. Też mam. Gdy mi przegląd dookoła jeszcze. No fale były mniejsze. Jest fala, nie ma fali. Rano były mniejsze. Co mówisz z falą, że co? Rano były mniejsze. Rano? Rano tak. Jesteśmy po śniadanku. Do widzenia. Do następnego razu. Tu mieliśmy wolne, czekaliśmy, ale nikt nie dotarł. Tu spał Romeczek, tu Witek, tu gdzie największy bagan to ja. Czy ty coś ode mnie? No więcej sprzętu. Jestem. Czy ty coś ode mnie? Chodź tu, chodź tu. Jesteś też? Jest.